dredzi, nie wiem, jakieś narkotyki albo pijany kompletnie. To będzie sprawa chyba i karna, i cywilna w tym przypadku. Ja jestem już jedną nogą wyrzucony, Brown będzie wyrzucony obiema nogami po wyborach, prawda? To jakieś siły tajemnicze, czyli służby specjalne, powiedzmy jasno, które rządzą Polską od 30 paru lat, że forują, prawda, jego na szefa tej nowej konfederacji. To jest celowa robota Mentzena od początku, no ale co robić? Przypominam, że panowie Bozak i Mentzen byli liderami tylko do wyborów. Wybory minęły i w tej chwili oni już nie są liderami. Zarzucił pan panu Wieplerowi, że był kilkunastokrotnie u Daniela Obajtka, najprawdopodobniej po to, żeby środka... Jak to po co? No, bo umawiał jakieś sprawy finansowe związane z przejściem Konfederacji do PiS-u. No. Czyli sprawa już w grubym liniu szyta. Absolutnie. A jak mamy to oceniać w takim razie? Czy to już jest koniec Konfederacji? To już jest całkowity rozłam? Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco. Wczoraj w internecie zaczęło krążyć nagranie pana Przemysława Wiplera, który oskarżył Janusza Korwin-Mikkego, pana Stanisława Michalkiewicza oraz Sommera o szantażowanie Konfederacji na naprawdę ogromne kwoty. Pan Janusz Korwin-Mikke zdążył się już do tego odnieść w swoim oficjalnym oświadczeniu na profilu X. Odezwaliśmy się zarówno do pana Janusza Korwin-Mikkego, jak i do pana Przemysława Wiplera, żeby skomentowali tę sprawę, żeby wyjaśnili swój punkt widzenia. Od pana Przemysława Wiplera jak na ten moment nie dostaliśmy jeszcze odpowiedzi, natomiast z panem Januszem Korwin-Mikke udało nam się porozmawiać. Szanowni Państwo, zapraszam na wywiad, w którym dowiecie się naprawdę wielu nowych informacji. Aczkolwiek od razu przepraszam za jakość dźwięku, która jest na tym nagraniu, ponieważ nie byłem akurat wtedy w warunkach studyjnych, nie miałem dostępu do biura, robiliśmy to w warunkach wręcz survivalowych. Mam nadzieję, że wybaczycie i wszystko będzie jednak zrozumiałe. Zapraszam. Jak pan się odniesie do krytyki pana ze strony panu Michalkiewicza i Sommera? To są panowie, którzy chcieliby z naszych list mieć jedynki do obrót parlamentu, nie mają tych jedynek. Tutaj chodzi, szanowni, o pieniądze, powiem to z przykrością i wprost, i bez ogródek. Były próby namówienia nas do płacenia Januszowi Korwin-Mikkemu za to, że nas nie atakuje. Żądano bardzo dużych pieniędzy na poziomie 80 tysięcy miesięcznie przez 4 lata umowy i moi koledzy powiedzieli, że jest to kompletnie niepoważne i nie podjęli tych rozmów. Później zaczęły się ataki, a drugi wątek to jest wątek ekonomiczny. Ludzie, których nie przewidywaliśmy u nas na naszych listach, chcieliby być na tych jedynkach i myślałem, okej, jak chcecie nas na listach, to będziemy was szantażować, to zrobimy kontrlisty, listy alternatywne i stąd się są pewne napięcia. Mnie sobie niektórzy wytypowali jako najwygodniejszego do ataku, niech sobie atakują. Gdyby mnie oskarżył, że okradłem ostatnich 20 Marsjan z ich dobytków, był mniej więcej równie zdziwiony. No, jakiś tu jest pełny absurd. Ja nie bardzo rozumiem, o co tam chodzi, że Michalkiewicz, który nie chciał w ogóle startować, my go z dużym trudem namówili, po mojej starej przyjaźni zgodził się startować, że Michalkiewicz niby z Sommerem do niego przyszli i teraz startowali. Też nie bardzo rozumiem. Domagali się, żeby ich stawić na listy, jak nie wstawię, to trzeba będzie mi zapłacić. Nie wiem, jak ktoś się w ogóle w tego kupi nie trzyma, to po prostu dredzi, nie wiem, jakieś narkotyki albo pijany kompletnie, bo to się w tego kupy nie trzyma. No, z czego ja mam się tłumaczyć, że nie wziąłem tego 5 tysięcy i w związku z tym nie atakowałem Wipiera, tak? Bo, ale może wziąłem, tylko o tym nie wiem, muszę konto sprawdzić. Zarzut brzmi przynajmniej tak, jakby pan robił coś nielegalnego, czy nie wiem, został pan zgłoszony na prokuraturę, na policję? Nie, no. To będzie sprawa chyba i karna, i cywilna w tym przypadku. Przeciwko panu Wiplerowi, a nie przeciwko panu. A wszystko mnie, że niby co ja robiłem, bo ja nie wiem, nawet nie bardzo wiem, co ja miałbym robić. No nie zostało to jakoś sprecyzowane. Są fragmenty tej transmisji pana Wiplera
deszcz, no trwa to około minuty i nie ma tam za dużo konkretów, ale pan się już do tego odniósł, napisał pan oświadczenie. Zażądałem, żeby Rada Liderów potępiła pana Wiplera i żeby go wywalono z Nowej Nadziei, no bo przecież nie może być coś takiego, żeby takie rzeczy robił człowiek Nowej Nadziei. Nawiasem mówiąc, jestem w dalszym ciągu formalnie rzecz biorąc honorowym prezesem tej partii. A kontaktował się pan prywatnie może z Radą Liderów? Nie. Napisałem list otwarty i myślę, że przeczytali. Czego pan się tam domaga? Bo pan powiedział, że pan pozwie pana Wiplera za to, tak? Pozwie, no, teraz adwokat to rozpatruje i zobaczymy. Zobaczymy, czy masz Nowa Nadzieja. To jest tak absurdalne zupełnie. No, zarzut się rozniósł. Media już piszą o tym, że chciał pan wyłudzić jakieś pieniądze, czy coś. Nie jest to naprawdę duża sprawa, więc wydaje mi się, że warto by było tego jaśnić. Ale zdumiewające, że nie dzwonią do mnie media w ogóle w tej sprawie. Znalazłem tweet użytkownika Sebros, który właśnie twierdził, że pana Michalkiewicza to od lat namawiano na udział w wyborach. I on sukcesywnie odmawiał. I teraz dlatego to jest tym bardziej absurdalne. Czy to prawda? Tak, no powiedziałem, że to jest w ogóle absurd taki kompletny, że to w ogóle trudno to prostować. No. Odniósł się pan też do uczestnictwa pana Wiplera w debacie. Stwierdził pan, że chyba tylko pan atakował tak naprawdę Rafała Trzaskowskiego, tak? Ja go w ogóle nie atakowałem w tej debacie. Nawet... Atakowałem tylko pana Trzaskowskiego. Tak, mówię o panu Trzaskowskim. A jak ocenia pan kampanię pana Hitlera? Dlaczego w ogóle, co się w ogóle stało, że dwie osoby z tego samego ugrupowania, z tego samego środowiska może, startują zupełnie osobno? Ja jestem na wylocie z Nowej Nadziei, prawda? Z chwilą, kiedy zostanie zarejestrowana partia Korwin, w tym momencie automatycznie przestanę być członkiem, a więc i prezesem honorowym, prezesem założycielem Nowej Nadziei. No, czy moja nowa partia wejdzie do Konfederacji, czy nie, no to Rada Liderów oczywiście to ustali. Na razie formalnie jestem członkiem Nowej Nadziei w dalszym ciągu, Konfederacji. Zabawne jest, że kolega Wimper nie jest członkiem Konfederacji, tylko ja jestem. Ale on stał z powołaniem Konfederacji, no nie. Ale zakłada pan całkowicie odrębny i konkurencyjny chyba waszur, tak? Nie, no zakładam partię, która będzie, no nie wątpię, konkurencyjna w stosunku do Nowej Nadziei. Natomiast czy wejdzie do Konfederacji, no to zależy od rozmowy z Konfederacją. A rozmawiał już pan z kimś? Cały czas rozmawiam, więc wie pan. Natomiast czekamy na wynik. Na razie partia jest niezarejestrowana, to jest nieprawdopodobne, ale sąd już z tym siedzi jak rosyjski sąd, który nie jest w stanie zarejestrować tam kandydatów na prezydenta. I ostatnio sąd oświadczył, że musimy sprecyzować, co rozumiemy przez jasno-żółty kolor w logo. Pan jest weteranem akurat, jeśli chodzi o zakładanie różnych partii. Nie spotkał się pan do tej pory z niczym takim? Tym, że żądano sprecyzowania koloru logo. Jeszcze nie mam za. Twierdził pan w swoim oświadczeniu, że Wigler powinien wrócić do PiS, ten Krzyszew. Skąd takie stwierdzenie? O tym, że to jest plan Kaczyńskiego. Żeby wrócić z Konfederacji mniej brał na koalicję. To jest wiadomo o tym od półtorej roku. No tak po koalicji sukcesywnie reaktywany, ja jestem już jedną nogą wyrzucony. Brown będzie wyrzucony obiema nogami po wyborach, prawda? Także... Europarlamentu, tak? Europarlamentu. No i wygląda na to, że człowiekiem, który ma przejąć Konfederację, jest pan Wipler. Pan Wipler nie jest tam członkiem, nie jest żadnym władzem Nowej Nadziei. Nie jest członkiem Konfederacji i cały czas przemawia w imieniu Konfederacji, w imieniu Nowej Nadziei i tak dalej, z czego wynika, że jakieś siły tajemnicze, czyli służby specjalne, powiedzmy jasno, które rządzą Polską od 30 paru lat, że forują, prawda, jego na trzeba tej Nowej Konfederacji. Co w takim razie pan Przemysław Wibler robi w otoczeniu, czy to pana Krzysztofa Bosaka, czy Sławomira Mentzena, skoro pańskim zdaniem powinien w ogóle pójść do PiS-u? Właśnie to jest moje zdanie, natomiast zdaniem PiS-u jest takie, że ma przyprowadzić z sobą całą Konfederację. Myśli pan, że jest na to szansa? Nie wiem, czy pan zauważył, że na przykład teraz po wyborach w Lubelskim kroi się koalicja PiS-u z PSL-em i Konfederacją, prawda? Ale to samorządowe. Tłumaczą tutaj, że to samorządowe i one się... Oczywiście, ale taka sama koalicja jest możliwa w Sejmie. Proszę policzyć sobie.
I muszę powiedzieć, że ja jestem zdecydowanym wrogiem PiS-u, ale jak widzę, co robi pani Nowacka, jak ona się nazywa, jako ministra edukacji, no to szczerze mówiąc, jestem gotów zawrzeć sojusz z całym diabłem. Tyle nasze dzieci ocalić przed tą potworną bawą. Przed Koalicją Obywatelską, nie przed PiS-em. No tak, tak, przed Koalicją Obywatelską, bo niestety do tej koalicji wchodzą jakieś dziwne lewaczki, z których żeśmy się przez cały czas, jak byłem w Sejmie, żeśmy ryczeli przez 5 lat z nich ze śmiechu. Wygadywały głupoty potworne. Cały Sejm ryczał ze śmiechu. No dobra, to one teraz są na stanowiskach ministerialnych. I te głupoty będą wcielały w życie. No i właśnie jednym z takich głównych założeń Konfederacji, z haseł Sławomira Mentzena czy Krzysztofa Bysaka, było to, że oni nigdy nie wejdą ani w koalicji z jednymi, ani z drugimi. Dziennikarze ich maglowali praktycznie każdego dnia na każdym wywiadzie. Mówili, że oni tam są po to, zwłaszcza pan Sławomir Mentzen, żeby wywrócić stąd. Wywrócić sobie też oczywiście nie udało. Ale czy jest teraz możliwość, że no w takim razie oszukaliby wyborcy? Trzeba pytać pana Bosaka i Mentzena. I Brauna oczywiście. Przypominam, że panowie Bosak i Mentzen byli liderami tylko do wyborów. Wybory minęły i w tej chwili oni już nie są liderami. I pan ocenia, że jest to jak najbardziej możliwe, że zabrą koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? Jest taka możliwość, powtarzam. No, nasze zasady, a tu chodzi o nasze dzieci. No to... Gdyby dostaną nasze dzieci w łapy, no to będzie trudniejsze. Ale po czym pan wnioskuje, że faktycznie Konfederacja może wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością? Czy są w ogóle jakieś takie przesłanki, czy oni rozmawiają ze sobą? Bo chyba nie ma żadnych takich rozmów. O tym mówił chyba pan... Tego to ja nie mam pojęcia, prawda? Więc nie mogę panu powiedzieć. A jak mamy to oceniać w takim razie? Czy to już jest koniec Konfederacji? To już jest całkowity rozłam? Nie, no... Ale prawda jest. Program to są dawno, odkąd wyszli wolnościowcy, prawda? Zdawałem sobie sprawy, bo poprosiłem kolegę Mentzena, żeby poszedł rozmawiać z panem Kuleszą. On się bardzo ochoczo zgodził. Okazało się, że on tak prowadził rozmowy, żeby go wyrzucić. To jest celowa robota Mentzena od początku, no ale co robić? Zarzucił panu Wiplerowi, że był kilkunastokrotnie u Daniela Obajtka, najprawdopodobniej po to, żeby... Środka pieniądze. No, bo umawiał jakieś sprawy finansowe związane z przejściem Konfederacji do PiS-u. No. Czyli sprawa już grubymi nićmi szyta. Absolutnie. A jakie pana plany na przyszłość w takim razie jest bez Konfederacji? Ja w dalszym ciągu walczę z socjalizmem. Rusza pan z kampanią? Bo teraz nie było za bardzo pańskiej kampanii. Już nie. Tylko tego pan nie widział w telewizji, niestety. No w TVP był pan. W TVP ale... byłem raz. Chyba po 3 byłem oczywiście warszawskie, a to oglądał 5 tysięcy ludzi. No i w tym, i raz u pana tego Stanowskiego. I to wszystko. A zmieniło się teraz podejście do pana, jeśli chodzi o właśnie TVP? Bo do TVP to pan nie był wcześniej, nie słyszałem. Nie mam pojęcia, w dalszym ciągu nie jestem zapisany. Taka partia zostanie zarejestrowana, wystąpię z formalną skargą do TVP. Czyli pan będzie w koalicji teraz z panem Grzegorzem Braunem, Stanisławem Michalkiewiczem, tak? Nic o tym nie wiem, żebym miał być z kolegą Grzegorzem Braunem. Ale współdziałacie państwo chyba. Jeżeli kolega Braun się do nas zgłosi, to oczywiście z chęcią taką koalicję dobrze.